znakami zapytania. Panie Marcinie, gotów pan? Pan Piotrek. Michał Krasynkow był najlepszym polskim szachistą i też sług zagina. Nie, 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 nie. Panie Piotrku, Michał Krasynkow do tej pory ma bardzo pozytywny ranking. Chyba jest w pierwszej setce na świecie. On jest 63. rocznik jak Kasparow. Tak nie można mówić. Ciekawe, czy wrócił do Rosji, czy pracuje gdzieś w Polsce. Ma mieszkanie w Moskwie, zawsze miał. No ale chyba pracuje gdzieś w Polsce. Chyba pracuje gdzieś w Polsce. No przede wszystkim... A, pracował też za granicą. Turków uczył swego czasu. Swego czasu uczył Turków. Był trenerem reprezentacji Turcji na poprzedniej olimpiadzie albo dwie olimpiady temu, nie pamiętam. B3 się gra po to, że można było zagrać skoczek C3, żeby nie było bicia na C4. Krasynko w pewnym momencie był na końcu pierwszej dziesiątki na świecie, kiedy to i rankingowo, i w Pucharze Świata doskonale zagrał, do ósemki wszedł. I chce zagrać E4. Ruch czarnych E5 jest przedwczesny. Co pan sądzi o programie 500+? Co mogę sądzić? Ojejku. To może zabiorę gońca. Jedno jest pewne, że pieniądze z 500+ wracają do budżetu. I trochę i krążą, więc to trochę napędza. No dobrze, panie Michale, to jak koniec partii, pan się żegna, a jak tu zbije, przyjmę ofiarę tego piona. Jeśli chodzi o precyzję w końcówce, to nie ma lepszych niż Rubinstein, chociaż w otwarciach jest dobry, preferuje uproszczenia i posunięcia pozbawione komplikacji. No właśnie, panie Mariu Tunio, to wszystko są straszne komunały. Nic nie warte komunały. Pan Piotrek Krasienko w 17 roku wygrał turniej na Korsyce. No właśnie. Też miał swoje plusy dodatnie i plusy ujemne. Raz. Może zbije. Będzie mi lżej, jak zbije. Nie mam gdzie odejść. No tu odejdę. Czym są komunały? Czasu nie ma. Czasu nie ma, a wy mi tutaj gadacie.
Broniłem się. Obroniłem się. Obroniłem. Biję. Pięćdziesiąt osiem sekund mam. O. Źle zagrałem, powinienem tam zbić. Tu konia ograniczam. Widzę. Bronię się. Bronię się resztkami sił. Nie dam rady. O, dałem radę. Odpowiem na parę pytań. Tu wziąłem piona, to miałem pozycję wygraną, bo może powinienem zagrać skoczek B4.
Mógłby pan zagrać przeciwko mnie e5. Chciałbym przeciwko.